Szanowni Państwo, w tym roku święta wielkanocne będziemy przeżywać w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Groźna epidemia nawiedziła Polskę i świat. Wprowadza ona w nasze życie wiele ograniczeń. Być może nie będziemy mogli spędzić świąt z dziećmi, rodzicami, wnuczętami czy przyjaciółmi, którzy pozostaną w swoich mieszkaniach i domach. Proszę, chrońmy siebie i swoje rodziny. Stosujmy się do zaleceń służb. Bądźmy odpowiedzialni za zdrowie własne i swoich bliskich. Pozostańmy w domach. Nośmy maski ochronne. Na pewno będzie to dla nas z korzyścią. Stosujmy się do zaleceń służb. Okazujmy sobie życzliwość i pomagajmy sobie, bo zachorować na COVID-19 może każdy z nas. Tym wszystkim, którzy każdego dnia idą do pracy, bardzo dziękuję. Wszystkich Państwa proszę o zachowanie szczególnych środków ostrożności. Zmierzmy się z tym niewidzialnym wrogiem najlepiej, jak potrafimy. Na te nadchodzące święta wielkanocne życzę Państwu zdrowia, nieustającej wiary i nadziei. Niech te święta będą czasem refleksji i zadumy. Niech nasze serca wypełni miłość i wiara. Wesołego Alleluja. Tam, gdzie słońce, tam...